очі, зв'язані зі святощо, чи то же до Другого Божого, не лякаючи свята. Вірі також добре з Біблії, вірі разі є то підкреслене, що чи то же не мали ніч спільного з Богом, то значить Шатан і його діти не люблять свята. Dlatego ich drogi nie mają nic wspólnego ze światłością. Wybierają ciemność. Chrystus dzisiaj, w tej świętej nocy, objawia nam się w znakach, które bardzo mocno Kościół Święty eksponuje. Na początek, przed świątyniami, zapalamy ogień, który jest poświęcany. Ten ogień jest skrzyżony z kamienia, ta iskra, tenże kamień, którym jest Chrystus Pan, stanie się fundamentem Kościoła Świętego. Z tegoż właśnie ognia zapalamy świecę paschalną. Jest to najważniejsza świeca w świątyni. Historia tej świecy sięga VI wieku po Chrystusie. Był wielki papież, jego imię Grzegorz, jemu zawdzięczały wzór chrześcijaństwa niezwykłe dobrodziejstwa. Pośród tych darów jest właśnie owa świeca, którą nakazał papież, aby co roku chrześcijanie nosili do świątyń, to miejsce się modlą, do ołtarzy, i aby na tej świecy naznaczono symbolikę bardzo ważną. Ta zapalona świeca, która symbolizuje zmartwychwstałego, opisana jest w prostych znakach. Jest krzyż, to znaczy narzędzie zbawienia, a na tym krzyżu jest pięć gron, czyli pięć walentych ran Chrystusa, jego boku, dłoni i nóg. Jest także alfa i omega, czyli początek i koniec, alfabetu greckiego, symbolizujący początek Chrystusa i koniec, czyli to wszystko, co się w nim zaczyna i dopełni. W ramionach krzyża pisany jest Bóg Pański kolejny, którym my, chrześcijanie, będziemy żyli. W tym roku jest to 2012 rok. Ten zapalony paschał jest towarzyszem przepięknej pieśni, to od starożytności Kościół tę noc wyśpiewuje. To jest ten słynny exultet, co w języku polskim tłumaczy się niech się raduje. Dlatego, jak słyszeliśmy w tym hymnie, Kościół Święty przypomina prawdę o tym, że nas nie tylko stworzył, ale Pan nas wysłał. To, co Bóg zapowiedział przez proroków, wypełniło się osoby Jezusa Chrystusa. Cały Stary Testament był przygotowany do nowego Izraela, czyli do Kościoła. Jesteśmy zgodni z zapowiedzią potomstwa Abrahama. Jest nas dzisiaj bardzo wiele. To już nie są tysiące, to już nie są miliony, ale to są setki milionów i miliardy. Dzisiaj w tej nocy przy ołtarzach na całej ziemi zgromadzą się miliony ludzi, którzy podobnie jak my będą wielbili Boga objawienia. Boga, który stworzył, jak słyszeliśmy w oracji, poczęczalny, w jeszcze mniejszy sposób odkupił nas. Życie byli obrazem Kościoła. To znaczy kiedyś Bóg doświadczył ich niewolą, jaką był Egipt. Ta niewola była 400-letnia. 400-lecia doświadczenia cierpienia, a potem cudowne wyzwolenie przez granicę, która jest nieprzekraczana. Dla nich taką granicą było Morze Czerwone. Tym, który zapowiedział Chrystusa, był Mojżesz. On mocą Boga dokonuje wielkich znaków. On ich przeprowadza. Światłość, ten słup światła, to symbol Chrystusa, który dzisiaj prosiliśmy do świątyni. Stary Testament to obraz, który dopełni naszych czasach. Już nie tylko chodzi o przesadę, o Żydów, ale Chrystus
życia na ten świat, aby wszystkich nas zbawić. Już nie ma podziału na Żydów i Pogan. Wszyscy otrzymaliśmy od Boga dar zbawienia. I dzisiaj, jako ludzie wierzący w Chrystusa, wyznajemy tą wielką prawdę. Zostaliśmy ochrzczeni. Jak wielkim skarbem jest wiara, myślę, że dobrze rozumieją najstarsi ludzie, którzy przeżyli czasy bardzo trudne. Czasy ciemności, odstępstwa od Boga. Czasy barbarzyńskie. Jak silna musiała być wiara, świadczy choćby fakt o tym, że przez 5 lat ta świątynia była zabita deskami. Tu nie było ceremonii ani wielkanocnej, ani żadnej innej przyświętej. Jednak łaska wiary, zaświeciła w sercach naszych przodków, była tak silna, że kiedy ustała wojna i okupacja, tutaj powrócił kult i znów podeszli z tego miejsca ci, którzy otrzymali własne sakramenty w szkół. Kościół święty dzisiaj tę uroczystą noc przez Pawła Apostoła ukazuje nam wielką godność chrześcijanina, człowieka, który został ochrzczony. I tutaj warto przypomnieć, kochani bracia i siostry, że my obracamy się w rzeczywistości, która jest doczesna i która ma także wymiar wieczny i bliski. My dotykamy tajemnic, które nazywamy bardzo prosto sakramentem. My dzisiaj tej kochanyski, my dzisiaj także odbierając przez świętych, za chwilę, kiedy będzie witania, potem będą te ważne słowa, wiemy o tym, że w nas samych dokonuje się coś, co jest niewyobrażalne. Otrzymaliśmy od Pana Boga łaskę sakramentu chrztu, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. W tym sakramencie chrztu otrzymaliśmy zdolność wiary. Mówimy bardzo potocznie zdolność teologiczną, jak i z wiarą. Jednym zdaniem Ducha Świętego z kolei jest dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Dar bojaźni Bożej i pobożności ma nas skłonić do tego, aby człowiek otwarty Ducha Świętego w sposób mądry, odpowiedzialny, z Bogiem współpracował i ten dar sobie rozwijał, i ten dar przekazywał dalej. Gromadzimy się w takim niezwykłym czasie, kiedy jako chrześcijanie, jako parafia, cieszymy się tym, że spośród nas wyjdzie za niedługi czas młody człowiek, który otrzyma władzę od Kościoła. On będzie chrzcił. Już za kilka tygodni jako diakon otrzyma władzę od Kościoła, że będzie mógł udzielać sakramentu chrztu. Już za rok mamy, jeżeli Pan pozwoli, będzie mógł rozgrzeszać, celebrować mszę świętą, będzie mógł nauczać imię Jezusa Chrystusa. Czemu o tym mówię? Te święta Wielkiej Nocy poprzedzają te wielkie tajemnice. Nasza parafia w przyszłym roku, jeśli Bóg nam ten czas wyznaczył, ma przeżyć niezwykłe wydarzenie. U początku roku, tygodnia lutowych, będziemy się sposobili do tego, aby przygotować świątynię, kościół na samym parafie do jubileuszu kapłaństwa. Księdza Edmunda Klęczaka, który w kapłańskim przeżył już 64 lata. Jest to bardzo ważny czas. Czas, kiedy arcybiskup poznański chce tutaj przybyć, aby konsekrować ołtarz, na którym ten stary kapłan, który ochrzcił także setki ludzi, tysiące ludzi, które doświadczał, będzie celebrował Eucharystię, a oni mają złożyć neopresbiter, który wyjdzie z parafii. Będzie ich za rok tylko 11. To znaczy, że 400 parafii w całej diecezji są 40 parafii na powołanie. I spośród tych 40 parafii jesteśmy my. Mała wspólnota na końcu diecezji, jaką jest parafia Zbawiciela Chrztu.
își trage șoste, nesafire zășpilate, șerchit cu vitale bojeschice. Vezbiene țale ele, bo tu și eu strășini, pacete cu ele i vicine nove de mea răsmina. Vicine Iisusa Sfântului Stavel, Najświętszego Matkę, widzimy Piotra i Pawła, widzimy Jana i Jakuba, widzimy Wojciecha, Jana Pawła II, widzimy świętych, tutaj żyjących. Dzisiaj, wieczorem, kiedy już się ten dzień sobotni kończył, pojechaliśmy z księdzem, za chwilę diakonem Pawłem, bo tak go będziemy nazywali, na cmentarz. Ten nasz parafialny Różewski, a potem na ten pierwszy cmentarz. Ten, który jest dzisiaj z tą łączką, na której stoi krzyż. Przyznam się, że jak tepcę po tej ziemi, czuję namacalnie, że jest to miejsce, gdzie także pogrzebani są święci ludzie, którzy przed nami żyjąc, odważyli się ten kościół pobudować i wiarę w ten sposób wyznać. My chcemy dzisiaj oczyma wiary popatrzeć na tą rzeczywistość, do której zmierzamy i wyznać tą wiarę, wyrzec się zła i wyznać wiarę w Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, przychodzi czas bardzo trudny, kiedy wiara będzie wiele kosztowała. W XX wieku systemy bezbożne, systemy ciemności ukazały potęgę swego ducha. To między innymi faszyzm i komunizm. A potem diaboliczny system przybrał formę liberalizmu. Systemu, który jest bezbożny, który mówi, zacznij żyć po swojemu. Nie będę dążył do Jezusa Chrystusa, ale według moich diabelskich potrzeb. Dzisiaj, kiedy przyszedł nowy czas, XXI wiek, widzimy namacalnie, że działanie swojego ducha obudziło się wszechwiedzące przekonanie. Dzisiaj patrzymy na matkę szkoły, które powinny być nasze dzieci, zadominowane przez współczesnych żyjących Polaków, przez współczesnych Europejczyków. Rocznie na ziemi zabijaliśmy jedno państwo wielkości Niemiec. Widzimy dokładnie, że Chrystus światło świata mówi, to wolni idźcie. Wejdź na drogę zbawienia, to znaczy chwyćcie dzisiaj swoje dłonie, zapalone świece i z całą mocą mówcie, że wierzycie w Boga, że wyznajecie prawdę o Chrystusie, o Kościele i macie wielki wstręt do tego, co jest działaniem swojego ducha. Jest bardzo ważne, abyście tą wiarę wyznali. Dzisiaj przez cały dzień, jak słyszeliśmy, toczą się debaty, co my mówimy dzisiaj. I wiemy dobrze o tym, że dzisiaj do świątyń naszych kaplic pod krzyżem przyszli ludzie, tak zwani chrześcijanie, kulturowi. To znaczy dla dobrego samopoczucia, aby te święta miały taki smaczek, aby były takie, powiedzielibyśmy, nastrojowe. To pesne koszyczek. Zabierę dziecko na spacerek, ale moją żonę i podskoczę do kościółka, niech mi ksiądz pogrobi tą święconkę, będzie się wpijał. Ale kochani, to nie jest chrześcijaństwo. To ma sens, co będziemy tylko robili rano, czyli ten poranek wielkanocny pod warunkiem, że były te święte dni, Wielki Czwartek, Piątek i ta wspaniała Wigilia Paschalna. Dzisiaj namacalnie widzimy, że potrzeba wyznania wiary. Potrzeba światła. Jeżeli myślimy dzisiaj o wierze, to na początek ta wiara jest dana dorosłym ludziom. Dlatego, kochani, my musimy nie tylko katechizować dzieci,
Ale ten się
его народ. Так хочешь бы, як великий поэта Цитьян Камил Норвит, вели же был мистикем, то вашне ему, Ojciec Święty Jan Paweł II wiele razy dziękował za dar jego poezji. Kiedyś zapisał takie słowa: jestem poetą, jestem Polakiem. Dziękuję Bogu za wiele dar, za to, że mam kraj, gdzie z ziemi podnoszą chleb przez uszanowanie. Do kraju, gdzie tak mają za tak, a nie za dnie, zapisał, że ten słów Pan, tenże Norwid, wielki poeta, napisał kiedyś takie wspaniałe słowa: jestem dumny, jestem szczęśliwy, że jestem chrześcijaninem. Obyśmy my, współcześni, mogli dzisiaj wyjść z tej świątyni, głosząc świat tej procesji zmartwychwstałego i w tych kolejnych dniach, miesiącach, latach życia. Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem. Jestem dumny, że tak będę żył, tak będę umierał i z nim także zmartwychwstanę. Amen. Powstańmy.